mi bardzo miło przywitać wszystkich tutaj zgromadzonych i pragnę dodać, że pan burmistrz miasta Jarosławia objął patronatem honorowym dzisiejszym maratonem. Organizatorami dzisiejszej wspaniałej imprezy są dwie wspaniałe kobiety, pani Elżbieta Grabon oraz pani Paulina Maska. Jest nią wspaniała dziewczynka Marysia, która wraz z rodzicami i na jakiej cel będą dzisiaj zbierane pieniądze. Prawie wszyscy już wiemy, bo Marysia jest tutaj naszą gwiazdeczką taką medialną. Marysia jest po czwartym podaniu komórek, była w czwartek, czuje się bardzo dobrze. Słuchajcie, ja nie będę się rozpowiadać, na co Marysia jest chora, bo już prawie wszyscy wiemy. Ja tylko powiem tyle. To właśnie dzięki wam, takim ludziom jak wy, którzy poświęcają swój czas w niedzielne popołudnie, wtedy tą deszczową pogodę, właśnie dzięki wam ta mała Marysia może być leczona komórkami, może mieć rehabilitację, bo to idzie z naszych, z waszych pieniążków, które wpłacacie do kuszy. Więc my możemy powiedzieć, jeżeli Marysia stanie na nóżki, a myślę, że stanie, bo my w to wierzymy, my możemy z Ewą wam tylko powiedzieć, dziękujemy bardzo z całego serca. Katarzyna Kubicka z Przemyśla.
rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną w Jarosławiu. Jesteście wspaniali! Brawo! A teraz organizator chciała symbolicznie tutaj podziękować dzieciom. Mama Marysi podarunki symboliczne tutaj przekazuje naszym małym tancerzom. Prosimy jeszcze panią Paulinkę, która jest opiekunką grupy. Chcieliśmy również na jej ręce złożyć podziękowania. Tutaj na ręce Pauliny pani Ela Bravo składa podziękowania dla grupy Santacio oraz dla pani Paulinki, która jest opiekunką. Zobaczymy, kto będzie pierwszym szczęśliwcem. 200. Zaczęliśmy od okrągu końcówki. 200. Czy jest ktoś, kto ma numer 200? Nie ma. No to następny. Marysiu, co tam jeszcze? O! Czyżbym słyszała tutaj głos? Następny 138. Czy jest ktoś chętny do odebrania nagrody pod numerem 138? Nie ma? To idziemy dalej. Marysiu, losuj. I oto nasza Marysia wylosowała 256. 2, 5, 6. Dalej, ale widzę, Marysi się robota spodobała. Marysia nawet do wyciągu, bo ci będzie razie do grupy. 116. A już prosimy kogoś z numerem 32. 32. Gratulujemy. Mary Kay. 136. 136. O! A nasza Marysia wylosowała 183. Nie ma nikogo? 238. Oj, cóż, Marysia dzisiaj sobie numery strzela. Dziewczynka, jaki masz numer? Tak, panie, 238. A ty jaki masz numer? 183, tak było. O, na przyszłość się przyda, panie, znalazł. 232. 232. Idziemy dalej. 198. 198. 199. Nie ma. 45 i 48 widzę od razu na po sąsiedzku. Kto jest tam? Ktoś na widowni z tym numerem? Aha. To może tu na pani ręce, tak? Bo widzę, że się państwo jakaś więź telepatyczna była, więc myślę, że... Tak. I ten pan tutaj przyjdzie, tak? Potem... 48. O, kolejny mężczyzna, któremu udało się też coś wylosować. 88. 88, 194 i kolejna osoba, która się szykuje do nagrody, 170. Pewnie poszły, jeśli obydwie. 36. O, jest ten pan. Komisyjne oddanie nagrody nastąpiło. 36. Gratulujemy, na pewno się przyda. 178 i 180. I 180. I takim drogim sposobem rozwiązywaliśmy wszystkie nagrody, które tutaj jest. Przedstawię pana Kamila.
Słowacji, Czechach, Rosji, na Białorusi, Szwecji i Niemczech. Jest to współpraca mistrz Europy w sambo, zawodnik KSW, który w swoim debiucie zmierzył się ze znanym wszystkim Arsenem Aczyjewem. Kamil, drogie panie, drodzy państwo, to jeden z najlepszych polskich zawodników w swojej kategorii wagowej. Kamil, chyba nie będzie przesadą, kiedy powiem, że ty jesteś sezonową gwiazdą Federacji KSW, bo tak się właśnie mówi o tobie. Drogie panie, tak trudno, że przedstawiłam tutaj pana. Ale nie tylko Kamil tutaj przyjechał, aby tak na pięknie wystąpić i tą naszą imprezę uświetlić. Jest jeszcze dwóch zawodników oraz trener i sędzia MMA. Ale to za chwilę. Kolejnym zawodnikiem, który ma powinny się również przywitać brawami, jest Szymon Pilos. I tu znowu wiele dobrych słów można powiedzieć na temat tego bardzo młodego zawodnika. To zawodnik młodego pokolenia, reprezentujący klub rzeszowski Spartakus. Walczy amatorsko, ale to nie przeszkadza, aby wygrywać praktycznie wszystkie zawody. Znowu wicemistrza Polski i na pewno ktoś, kto był na gali, która była w Jarosławiu, wie, że również był uczestnikiem tej gali. Brawa się nawet że naprawdę. Prawdziwa gwiazda, Said Magomed Abdulkajdarow, którego tutaj chcę Wam zaprezentować. To jest czeczeński zawodnik, wywodzący się z najlepszego klubu w Czeczeniu, Fight Club z Groznego. Wystąpił ponad 100 walkach amatorskich, później zajął się sportem zawodowo. Obecnie przygotowuje się do gali, która odbędzie się w Krośnie i obecnie jest mistrzem świata zapasów, i zawodnikiem MMA. Jego rekord zawodowy, który jest naprawdę ogromnym osiągnięciem, to są stworzone 4 walki zawodowe i 4 walki są wygrane.
serdecznie dziękujemy Wam za to, że jako nieliczni okazaliście wielkie serce. Poświęciliście dzisiaj ten czas swój, mimo że jesteście gwiazdami, bo przyjechaliście tutaj, aby wesprzeć naszą akcję i zaangażowaliście się właśnie w tą akcję pomocy dla tej oto właśnie pięknej, wspaniałej Marysi Knap. Kamilu, proszę Cię tutaj do siebie najpierw. Tutaj jest symbolicznie, żebyś miał pamiątkę. Jest specjalnie dla Ciebie wygrawerowana tutaj ta... Drogie Panie, myślę, że brawa się należą Kamil. Wyszedł sam z inicjatywą, przyjechał tutaj bezinteresownie dzisiaj, aby wesprzeć akcję i pokazać solidarność z Marysią i rodzicami. Prosimy teraz kolejnych, jeszcze proszę, tak? Tak, a tutaj mamy takie symboliczne, dziękujemy, że przyjechaliście z Kamila. To są symboliczne pamiątki z Jarosławia, żebyście wiedzieli, że byliście u nas. Bardzo Wam dziękujemy, było naprawdę bardzo dużą dla nas satysfakcją Was gościć tutaj.